Dzisiaj pożegnamy pierwszą generację gier Pokémon. Do omówienia zostały 4 gry, o których warto wspomnieć, ale nie są na tyle złożone, by robić o każdej z nich osobny materiał. A zaczniemy sobie od ponownego rozdania kart. Ale nie na Game Boya, ale na PC, bo w 1999 roku Pokémon Play It ukazało się właśnie na komputery osobiste. Produkcja ma za zadanie promocję karcianki i służyć jako wprowadzenie do zasad zabawy. Krok po kroku w tajniki gry wprowadza gracza Julie poprzez prostą kampanię. Swoją drogą dziewczyna wygląda trochę niepokojąco. Na początku poznajemy podstawy w praktyce, czyli jak odczytywać informacje z kart, do czego są karty energii i ewolucje. Po zapoznaniu się z podstawami i pokonaniu Julie, w kilku walkach przechodzimy do etapu zdobywania bardziej zaawansowanej wiedzy. Tu dowiemy się, czym są słabości i odporności poszczególnych kart oraz jak działają statusy typu sen, zatrucie czy paraliż. Wszystko, co się dzieje na stole, jest przedstawione w przyjemnej dla oka oprawie. Każdemu atakowi, pokonaniu Pokemona czy nałożeniu statusu towarzyszy prosta animacja. Tak samo jak na stole jedna z kart kontruje drugą. Od razu zwracam to uwagę grającego, czegoś takiego brakowało w wersji na Game Boya. Pierwsze sprawdzające walki z Julie potrafią być wymagające z powodu z góry narzuconej talii, jaką mamy do dyspozycji. Po przejściu wszystkich samouczków pozostaje już jedynie Advanced Challenge, gdzie ponownie walczymy z blond włosą nauczycielką. Tutaj też są z góry ustalone talie, ale jest ich kilka rodzajów. Można wybrać własną i wylosować drugą rywalce. I to tak naprawdę wszystko, co możemy robić w tej grze. Jako bonus jest tryb z dodatkami. W jednym z nich możemy stworzyć własną talię, ale nie ma możliwości gry nią. W ogóle z jakiegoś powodu nie mogłem jej zapisać. Można też odhaczać posiadane w rzeczywistości karty i wydrukować następnie ich listę. Oprócz tego poczytamy rady dla grających w karciankę, wydrukujemy własną planszę do gry i monetę. Najbardziej atrakcyjny z dodatków wydaje się quiz znajomości Pokémonów i zasad gry w karty. Jego zaliczenie nagradza tapetami na pulpit w oszałamiającej rozdzielczości 1024x768 oraz certyfikatem do wydrukowania. Najwięcej problemów z grą miałem, zanim ją w ogóle zacząłem. Już próba instalacji powitała mnie komunikatem, że grę odpalę tylko na systemach operacyjnych Windows 95 lub 98. Tryb zgodności pomógł, ale potem miałem problem z tym, że dźwięk się nie odtwarzał. Tu z kolei ratunkiem było uruchomienie aplikacji z uprawnieniami administratora. Część dodatków nie działała na nowszym systemie operacyjnym i musiałem odpalać się z poziomu wirtualnej maszyny z Windowsem XP. Po godzinie walki udało mi się grę zmusić do działania i oprócz lekko ścinającego się dźwięku momentami, żadnych problemów nie uświadczyłem. Pokémon Play It doczekało się dwóch wersji, ja grałem w tą nowszą z kilkoma usprawnieniami. Kolejna gra to znana seria w Pokémonowej skórce. Pokémon Puzzle League na Nintendo 64 jest odmianą gry Tetris Attack, w której musimy ułożyć trzy identyczne symbole obok siebie poziomo lub pionowo. Gra kierowana była do fanów kreskówki, występowały w niej postacie znane z serialu. Nie zabrakło też wstawek animowanych w stylu kreskówki z Ashem i Pikachu. We wprowadzeniu dowiadujemy się, że główny bohater został wybrany jako uczestnik Pokémonowej Ligi Zagadek i rusza do Pokémon Puzzle League Village, gdzie zjeżdżają się wszyscy uczestnicy. Gra wydana w 2000 roku oferowała kilka trybów zabawy. Moduł dla jednego gracza jest odpowiednikiem Story Mode, w którym mierzymy się po kolei z przeciwnikami i zdobywamy odznaki ligi. W zależności od wybranego poziomu trudności, na końcu zmierzyć się możemy z Mewtwo. Na niższych poziomach trudności historia się urywa i zachęca gracza do spróbowania swoich sił w trudniejszych warunkach. Pojedynek wygrywamy, jeśli klocki pierwsze dotrą do szczytu pola przeciwnika. Choć skupiamy się głównie na swojej połowie, to możemy rywalowi przeszkadzać, czyszcząc pola z pokebolami, tworząc kombo składające się z więcej niż trzech klocków lub sprawiając, że z mapy znikną dwie trójki klocków jednym ruchem. Takie same zasady panują w trybie dla dwóch graczy. Przed rozpoczęciem pojedynku można wybrać postać i Pokemona, jest to jednak wyłącznie estetyczna zmiana tła w grze. W Puzzle University zmierzymy się z przygotowanymi przez twórców zagadkami, w których w określonej ilości ruchów musimy wyczyścić planszę. Możemy też tu stworzyć własne zagadki. Maraton pozwala nam nabijać punkty, aż nie zabraknie miejsca u góry na nowe klocki, a Time Attack sprawdzi, ile jesteśmy w stanie nabić punktów przed upływem czasu. Na deser staniemy oko w oko z Jessie i Jamesem, którzy wykorzystali przykrywkę, jaką jest ośrodek SPA, do porwania Pokemonów Asha.
Aby zespół R znowu błysnął, musimy wyczyścić wszystkie klocki powyżej wskazanej linii. W 1999 roku Pokémony doczekały się też swojej wersji pinballowej na Game Boya. Standardowo dla fliperów mamy władzę nad dwoma łopatkami i możliwość potrząsania stołem, a naszym zadaniem jest sprawić, żeby kulka nie wypadła z planszy. Dostępne są dwa stoły, czerwony i niebieski. Głównym celem zabawy jest łapanie Pokémonów. Gdy uruchomimy tryb chwytania stworków, mamy 2 minuty, aby trafić go trzykrotnie kulką, która reprezentuje Pokébola. Wcześniej musimy odkryć go, uderzając w odpowiednie miejsca. Zaczynając stół, losujemy jedną z lokacji startowych przedstawianych obrazkiem na środku. Później możemy ją zmieniać w ramach bonusu. To, jakie Pokémony będą do złapania, uzależnione jest od lokacji, która jest aktywna. Oprócz tego złapane Pokémony można ewoluować. Rzucając kulkę do odpowiedniego otworu, będziemy mogli wybrać, którego ze złapanych wcześniej na mapie Pokémonów chcemy ewoluować. Po tym musimy zebrać symbole ewolucji, by otrzymać wyższą formę stworka. Ze stołu możemy przejść do specjalnej lokacji, gdzie zmierzymy się z rzadko występującym Pokémonem. A robimy to wszystko, by wypełnić Pokédex, co jest głównym celem gry. Drugim jest nabicie jak największej ilości punktów i zapisanie się na jak najwyższym miejscu na liście wyników każdego ze stołów. Co ciekawe, kartridż nie wygląda tak jak inne dyskietki na Game Boya, bo posiada moduł wibracji zasilany osobną baterią, umieszczony u góry. A na koniec wspomnę o grze, w którą nie miałem okazji zagrać, bo jest trudno dostępna. Nie wyszła w Europie i wymaga całego zestawu składającego się ze specjalnego modułu z wejściem na mikrofon dla Nintendo 64. Mowa tu o wydanym w 1998 roku Hey You Pikachu. Grze, w której na wzór Tamagotchi opiekujemy się wirtualnym zwierzątkiem. W tym wypadku chodzi oczywiście o maskotkę całej serii. Tytuł wykorzystuje moduł rozpoznawania głosu, który rozpoznaje poszczególne polecenia i przekazuje je Pikachu. Jest to jedna z dwóch raptem gier korzystających z tego dodatku. Profesor Oak prosi nas o przeprowadzenie testów urządzenia PokeHelper, umożliwiającego rozmowę z Pokémonami. Z pomocą tego wynalazku można wydawać proste polecenia naszemu Pikachu. Pomoże to mu w wykonaniu pewnych zadań, jak na przykład zbieranie składników na posiłek dla Bulbazaura, czy opieka nad Caterpie tak, żeby ewoluowały. Zarabiamy dzięki temu Pika Pointsy, za które w sklepie prowadzonym przez Abrę możemy kupować nowe przedmioty. A to wszystko po to, żeby nasz stworek był szczęśliwy. I na tym kończymy serię materiałów o grach Pokémon składających się na pierwszą generację tych stworków. A było różnorodnie, bo oprócz walk mieliśmy karcianki czy grę o robieniu zdjęć. Ale to zostawiamy za nami i patrzymy w przyszłość, która mieni się w barwach złota, srebra i kryształu. Jeśli podobał Ci się film, fajnie będzie, jak dasz łapkę w górę i zostawisz suba, aby być na bieżąco z kolejnymi moimi filmami. Zachęcam również do komentowania i odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie też pojawiają się materiały. A na pożegnanie zostawiam Cię z propozycją innych moich filmów. Do zobaczenia.